Witam wszystkich bardzo serdecznie. Będzie to może bardziej zerowy niż pierwszy odcinek tego, co tutaj chciałem pokazać. E, mianowicie chciałem przedstawić grę Manager Żużlowy e, beta wersja 3.2. Wydaje mi się, że, że twórcy nie planują już jakby też dalszego rozwoju tego projektu. Natomiast myślę, że i tak na tym etapie rozwoju gry warto, warto zwrócić sobie na nią uwagę i jest na, na tyle grywalna, nawet bardzo grywalna i tylko jest Trochę drobnych błędów, więc można sobie trochę pograć. Może nie tylko, może w większości, dla graczy, którzy interesują się różnem, bo nie ukrywajmy, że menadżer różowy już odkrywa kartę, czego dotyczyć gra będzie. Ale może uda się też zachęcić inne gry, hmm. inne osoby do grania w tą grę. I na celu właśnie ja mam to teraz. Zaczniemy grę. Ustawiłem poziom trudności na łatwy, żeby może. Nie pokazywać tego od strony takiej już super hiper mega yy, utrudnionej, bo sam też dobrze nie gram w to. Znalazłoby się znacznie, znacznie więcej osób, które grają w to lepiej ode mnie. Jak na razie spotykam osoby, które grają w to. Yy, no to zazwyczaj są właśnie lepsze ode mnie w tym. Yy, na potrzeby tych filmików właśnie założymy nowy klub. Nie wiem, jak długo to potrwa, bo gra po prostu ma problem z, z prowadzeniem sezonów dla stworzonych klubów. I trwać to potrafi od dwóch sezonów do trzech, i wyrzuca różne błędy w różnych miejscach, w zależności też od ustawień. Ale zobaczymy, jak długo da się przetrwać tym klubem. I myślę, że, że jak najdłużej. Nazwa zespołu. Nie wiem, jaką tutaj wymyślić ze nazwę zespołu jakąś ciekawą i kreatywną. Może nie będzie ciekawa i kreatywna, ale. Ale nowatorska na pewno nazwa zespołu. Musimy zwrócić też uwagę na to, że jeżeli damy nazwę zespołu husarze, to miasto, gdybyśmy wprowadzili na przykład. Uh, nie wiem jakie tutaj miasto wybrać. Townsville. Na przykład znane z atomówek, jeżeli ktoś oglądał kiedyś. Taka bajka, a to w tym momencie nazwą konkretnie naszego zespołu będzie to Husarzy Townsville. <laughs> będzie ona całym, całym takim ciągiem, jako nazwa zespołu. Region ustawimy sobie, nie wiem, powiedzmy, że nawet pomorskie będzie. Wybierzemy sobie długość toru na do 350, 360 metrów I zrobimy grząski tor barwy damy losowe, no to może nie różowy nie, szare też takie będą a gdyby taki zestaw kolorów zrobić no dobrze trzeciej barwy zespół nie będziemy wybierać i ja tutaj sobie nie włączę tej opcji, żeby bierzemy udział w lidze w 2017 roku Myślę, że warto będzie w cudzysłowie przygotować zespół ten jeden sezon wcześniej, a poza tym e, pojawia się taki problem, że, że jakby na początku na początku nie możemy wykupować zawodników z listy transferowej. Na liście transferowej znajdują się tylko polscy zawodnicy, natomiast kontaktowanie z zagranicznych zawodników wygląda trochę inaczej. No nie chcę prowadzić zespołu tylko złożonych z zagranicznych osób. W domyślnych ustawieniach można zmieniać podstawową ilość inaczej maksymalną ilość obcokrajowców jeżdżących w zespole, ponieważ yy, wygląda to tak, że dwóch lub trzech maksymalnie zawodników obcokrajowych z obcych krajów może jeździć w składzie zespołu. Resztę muszą zajmować polscy zawodnicy, dlatego ja sobie to też podwyższyłem, żeby nie musieć się tych restrykcyjnych zasad trzymać. Drużyna Hussarza Townsville, imię, nazwisko menadżera, nie wiem, damy... Hector... Nie, Hector samo dałem, dobra, trudno. W takim razie jesteśmy Hector i... I myślę, że drugiego gracza nie będziemy uruchamiać. Możemy właśnie tutaj wybrać drugą drużynę. Nie wiem do ilu, do czterech lub do ośmiu drużyn można powiedzieć równocześnie rozgrywkę. Ja sobie to zostawię gram sam. Zaczynamy z budżetem miliona złotych. Hector, zespołu, menadżer zespołu Huzarze Townsville. Grać pierwszy, od czego powinniśmy zacząć? Mamy ten zerowy powiedzmy nasz sezon w tym momencie. Tak więc nie będziemy brać udziału w zaplanowanych ligowych spotkaniach. No i oczywiście, jako stworzony nowy zespół ee, możemy... Nie wiem, czy w tym momencie jesteśmy w tabeli. No, Łuknia Szczęstochowa to nie ta liga. Trzecia liga. Czy my jesteśmy wprowadzani do tej ligi? Nie, nie ma nas tutaj na razie, czyli, czyli bardzo fajnie jest pokazane, że jeszcze nie jesteśmy uczestnikami ligi. E, kiedy od przyszłego sezonu już będziemy uczestnikami ligi, będziemy właśnie jeździć tej najniższej lidze rozgrywek. Powinniśmy zacząć od. Tutaj mamy zestawienie finansowe, to nie, ale myślę, że powinni powinniśmy zacząć od ustawienia sobie sponsorów. Sponsorzy główni pojawią się dopiero w momencie, kiedy będziemy członkami już jakiejś ligi aktywnej, ale dodatkowych już możemy sobie w tym momencie podpisać. Oczywiście nie ma to innego znaczenia niż mm, jak, jak największą kwotę wybieramy. Chyba że ktoś, nie wiem, woli po prostu firmę Drutex, żeby była jego sponsorem dodatkowym, a nie Budimex. No ja w tym wypadku wybiorę sobie Budimex, dają największą ilość pieniędzy. No i w przypadku, kiedy będą się odbywać zawody na naszym stadionie, mimo tego, mimo tego, że nie należymy do żadnej ligi, będziemy dostawać pieniądze po prostu od miejsca reklamowego na naszym stadionie. Rok trwa bodajże, o ile ja znowu się nie, nie pomyliłem, nie zapomniałem jak to tam jest. Trwa 52 tygodnie, więc w tym momencie umowa zostanie podpisana na cały sezon. No i w tym momencie za mecz dostajemy 1200 zł, tylko dlatego, że od miejsca mamy 600, a mamy dwa miejsca, więc razy dwa się mnoży tą kwotę. Możemy zerwać, zerwać umowy, ale to też nas nie interesuje w tym momencie. No i podglądanie sponsorów głównych innych klubów też nas nie interesuje. Transfery będziemy się tym najbardziej przejmować pod koniec tego zerowego sezonu lub na początku pierwszego sezonu w lidze. Ale teraz powinniśmy jeszcze rozbudować stadion, mając jakiś tam budżet na start, dosyć solidny powiedzmy, żeby jeszcze zmaksymalizować w tym momencie nasze zyski. Powinniśmy wydać maksymalną możliwą kwotę, aby dokupić miejsca reklamowe. Więc tak zrobimy: 18 tysięcy, nas to będzie kosztować. Teraz jest tu przygotowanie stadionu. Jest nam to bardzo, bardzo ważne, abyśmy nie dostawali kar od związków motorowych za to, że, że zawody po prostu były na przykład nieodpowiednio przygotowany tor na te zawody albo było niebezpiecznie na trybunach. Ja nie wiem, czy nie zapomnę, ale postaram się wrzucić to w opisie filmu. Jest taki poradnik. Dosyć duży, bardzo fajnie jest porozpisywane to wszystko, w których jest właśnie też rozpisane co gdzie i jak minimalnie powinniśmy ustawić. Żebyśmy właśnie tych kar nie dostawali. Niemniej wydaje mi się, że to będą mniej więcej takie ustawienia, jak tutaj zaraz zaproponuję. Przygotowanie toru na zawody krajowe powinno być w warunkach dobrych za 5000 zł za. Za mecz. Przygotowanie toru na Grand Prix oczywiście powinno być jak największe, bo jest to najwyższa ranga zawodów chyba uznawana w grze. Przygotowanie toru na pozostałe zawody międzynarodowe powinno być lepsze niż na zwykłe zawody krajowe, ale międzynarodowe bardzo dobre. Przygotowanie toru pod siebie, spreparowanie, to pozwala nam przygotować tor jak najlepiej dla naszych zawodników. Oczywiście za to też jest kara, a i kosztuje nas to za mecz 10 tysięcy złotych. Ja na razie nie będę tego robił. I tak nie będziemy jechać jako drużyna na razie, więc nie, nie ma to żadnego znaczenia dla nas. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas Grand Prix oczywiście tutaj też największe, jakie jest możliwe, ustawiamy. No i zapewnienie bezpieczeństwa podczas pozostałych zawodów ustawiamy na dobre. Chociaż może bardzo dobre, nie, dobre. Zostawmy dobre, jest różnica 3000, a, a nie jesteśmy bogatym klubem jak na razie. Zadanie cenów biletów. Cen biletów. To też jest wszystko w tym poradniku wypisane. No i powiem szczerze, że korzystając z tych informacji, które były tam zawarte, można było jakoś, jakoś zacząć z czegoś wyjść. Natomiast ja wolę troszeczkę sobie zaniżyć te, te, te wartości, żeby więcej ludzi przychodziło na stadion. Gratuluję mniej więcej w taki sposób, że jak my sobie obniżymy cenę, Biletów od tego, powiedzmy, tego średniego pułapu, który powinien tutaj być wykorzystany, to przyjdzie odpowiednio więcej ludzi na stadion. I jest praktycznie o ile jest jakakolwiek różnica w tym, to jest bardzo niezauważalna. Więc za każdym razem, czy obniżymy, czy podwyższymy ceny biletu, powiedzmy, że wyjdziemy na to samo finansowo. Więc ustalimy na Mistrzostwa Polski. Cenę 11 zł za bilet. Ceny biletów na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów ustawimy na 5 zł. Pieniądze na promocję ligowego, spotkania. Nie będziemy na pewno ustawiać 10 tysięcy. Powiedzmy, że 5 tysięcy to może być liczba, z której będziemy wychodzić. Ustalenie premii na zdobycie 10 punktów. Nie pamiętam, jakie to powinny być liczby. Powiedzmy, że ustalimy. Również 5000, może 5500 za zdobycie 10 punktów i ustalenie premii za zwycięstwo drużyny. No, to jest do podziału między wszystkich 7 zawodników. Prawdopodobnie, bo teraz też już nie jestem pewien, czy na przykład juniorzy nie dostają mniej, ale pewnie nie. No i zrobimy tutaj powiedzmy 7000, ale tak czy inaczej nie robi nam to w tym momencie żadnej różnicy, bo mamy sezon zerowy. Tutaj mamy bank, ale to nic, nie będziemy na razie z niego korzystać, z jego możliwości. Na pewno zorganizujemy jakieś turnieje towarzyskie, gdyż w tym zerowym sezonie naszym i tak nie będziemy żadnych spotkań odjeżdżać i tak, a zarobimy sobie po prostu jakieś pieniądze z tego, żeby będą się zawody na naszym stadionie odbywać. Kolejną zakładką, jeżeli chodzi o nasze finanse, są media i w mediach możemy podpisać kontrakt z telewizją oraz z radiem. No z rzeczywistością to chyba nie ma zbyt wiele wspólnego. Niemniej ten menażer żużlowy jakby nie jest nowym pomysłem, tylko jest odświeżonym, starym projektem. Nie chcę nikomu nic zarzucać, nie o to mi tutaj chodzi, tylko zwracam właśnie uwagę na to, że, że zazwyczaj to już chyba Liga podpisuje takie kontrakty na transmisję, a nie pojedyncze zespoły. No więc podpiszemy kontrakt z telewizją. W tym momencie TVP daje jedyną i najwyższą ofertę. na no, tego wszystkiego podpiszemy. 18 tysięcy piechot nie chodzi. I podpisanie kontraktu z radiem. Nie mamy w tym momencie żadnych propozycji od radiów stacji radiowych. Więc zostawimy to. Chociaż to jest chyba moja pierwsza taka sytuacja, w której po prostu nie ma żadnego żadnej propozycji od radia. Na transmisje radiowe. No nic. Obozy szkoleniowe to przyda przydaje nam się w przypadku, kiedy mamy swój zespół swoi, swoich zawodników i przypomnimy, że czy powiedzmy to po raz pierwszy, że obozy szkoleniowe dotyczą tylko polskich zawodników, których posiadamy w klubie. Reszta nie będzie brana pod uwagę w obozach szkoleniowych. Obcokrajowcy przygotowują się do sezonu na własną rękę. Przeznaczenie pieniędzy na młodych. Tutaj mamy, o, już bardzo dużo zawodników zawie, zawartych jest w naszej szkółce juniorów i ja bardzo lubię się tym bawić. Bardzo lubię tworzyć to uniwersum, które zostaje nam dane przez grę i, i fajnie jak mamy na nie wpływ przez właśnie kreowanie nowych postaci do tego uniwersum. Potem sama radość, kiedy, kiedy nasz junior jest w stanie, no, już po kilku latach przejść do, do seniorki i zdobywać naj, najwyższe tytuły, czy... Właśnie w Grand Prix się realizować. No, ale widzę też, oczywiście, jest to bardzo ważne. Yy, aby sprawdzić, jak, na jakim poziomie, jakby, jakim talentem nasi zawodnicy dysponują, no nie możemy tego wejść. Opcja jest słychać jak klikam, słychać jak klikam. Jest yy, niedostępna. Ocenianie adep, ad, adeptów, adapterów, nie wiem do czego chciałem to powiedzieć. Ocenianie adeptów jest w tym momencie niemożliwe, a to ze względu na to, że nie mamy człowieka odpowiedzialnego za właśnie zarządzanie szkółką juniorów. Eee, no, a możemy wybrać ich tam na egzamin, ale to, to potem o tym. W tym momencie przejdziemy właśnie do zakładki transfery. Jak widzicie, nie ma tu tylko samych transferów, samych zawodników, ale jest także kontaktowanie pracowników, więc zatrudnimy sobie kogoś odpowiedzialnego tutaj za naszych juniorów i możemy pod i. Przycisk na klawiaturze i sprawdzamy jego statystyki. No, nie będę opowiadał, za co odpowiadają poszczególne statystyki, tak czy inaczej, kursor nie widać, nie widać kursora, nie będzie go niestety widać, ale pokazałbym Wam od momentu, kiedy jest napisane, właśnie umiejętności, no to tutaj mamy dostępne wartości od 0 albo od 1 do 20, więc 10 jest powiedzmy tą średnią wartością, no i inne umiejętności odpowiadają za. Inne rzeczy i też przydają się w różnych innych rolach naszego pracownika. Poszukamy raczej kogoś dobrego, za odpowiedzialnego za szkółkę. Myślę, że znajdzie się ktoś taki. Oczywiście mamy tutaj też napisane, że czy jest bezrobotny, czy, czy już jakiś zespół z nim podpisał kontrakt. Niemniej mamy podgląd wszystkich tych, zawodów, wszystkich tych pracowników, nawet jeżeli jest zatrudniony w, innej, w, w innym klubie. Eee... Czy jest tu ktoś ciekawy, kto mógłby się przydać? Jeżeli chodzi o trenera szkółki juniorów, to istotne są na pewno praca z młodzieżą i ze szkółką, um, utrzymanie dyscypliny i chyba szkolenie fizyczne. No i ocena aktualnej zdolności albo potencjału, która z tych dwóch statystyk też jest ważna. No wiadomo, możemy zatrudnić kogoś, kto jest lepszy w pracy z młodzieżą, ze szkółką. I to będzie fajne, ale na przykład będzie bardzo miał niską ocenę potencjału czy aktualnych zdolności i będziemy mi dostawali nieprawidłowe informacje na temat tego, jak, wysoki, jak wysokim talentem dysponuje dany zawodnik. Niemniej to się da dosyć y, ominąć. Kiedy widzimy, że bardzo szybko przybywają mu punkty umiejętności z miesiąca na miesiąc, y, to jesteśmy w stanie stwierdzić, że ch chyba jesteśmy w stanie stwierdzić, że po prostu dysponuje większym talentem taki zawodnik. Więc szukamy kogoś dobrego. 13-10 ma, jeżeli chodzi o młodzież i szkółkę, tutaj Grzegorz Dzikowski Michał fina. Wydaje mi się, o, to miał ktoś. Motywację ma 19. Także spoko był psycholog z niego. Eee, tu nie. Tu jest bardzo wysoki, tu są dobre, ale to fizyczne szkolenie jest kiepskie, ale wszystko pozostałe jest znakomite. Jan Zombik zatem zostanie naszym trenerem młodzieży. Będzie to kosztować nas dosyć dużą wartość pieniężną, ale mam nadzieję, że to się zwróci. Tak jak mówiłem, lubię, lubię sobie poinwestować w młode talenty, właśnie aby tworzyć to uniwersum. No jest dosyć stary już nas, nasz pracownik. Zazwyczaj bywało tak, że po tym zerowym sezonie, kiedy sobie go zatrudniałem, kończył karierę. Mam nadzieję, że teraz tak nie będzie. Podpiszemy z nim kontrakt na 260 tygodni. Nie zobowiązuje go to do tego, aby kontynuować karierę przez taką, taki długi okres. Niemniej zmienianie długości kontraktu i tak nie wpływa na to, ile mu płacimy przy podpisaniu. A pensja tygodniowa i tak, jeżeli skończy karierę, no to nie będziemy mu płacić. Więc kontrakt został podpisany i od razu sprawdzimy, jak nasi juniorzy się tutaj prezentują, ocenianie adeptów i już widzimy, że pierwszy zawodnik, Wiktor Łęgosz okazuje się mieć duży talent, no gorzej z Simonem Ziłkowskim, Dawid Pleskacewicz dysponuje małym talentem, no i Teofil Kryom i Szczepan Grobelny średnim Myślę, że pozbędziemy się Saimona i Dawida, żeby z drugiej strony mogą sobie być w tej naszej szkółce, ale po prostu nie będziemy im za dużo przeznaczać pieniędzy na ich. Natomiast Wiktor, e, Teofil i Szczepan mogą mogą liczyć na jakieś wsparcie. Zrobimy tak. Ja zazwyczaj jestem fanem takiego systemu, że jeżeli chcę w któregoś inwestować, to zgodnie z jego talentem. Jeżeli ten zawodnik Wiktor tutaj ma talent na poziomie dużym. Eee, to, to nie jest najwyższy, jaki może być, więc najwyższej stawki też dofinansowania nie dostanie. Natomiast jest na tyle wysoki, żeby, żeby jednak coś warto było w niego zainwestować. A Teofil Kryom i Szczepan Grobelny dysponują średnim talentem, więc dokładnie dostaną wartość średnią, którą mogę w nich inwestować, czyli 500 zł miesięcznie, chyba? Miesięczne, tak mi się wydaje. Nie będziemy nikogo wyrzucać na ten moment, bo nóż się przydadzą nam juniorzy, jacyś w przyszłym sezonie, bo nie będziemy w stanie sobie pozwolić na większą ilość transferów. Eee, no i co, w tym momencie już podstawowe rzeczy na start zostały wykonane. Więc może zorganizujemy jakiś turniej. Możemy zorganizować turnieje towarzyskie, yy, turnieje... chodzi mi o, o mecze. Dwumecze mecze towarzyskie, ale to nas w tym momencie nie interesuje. Zorganizowanie turniejów indywidualnych, to jest to czego teraz szukamy. Albo jeszcze nie. Jeszcze chwila. Jakbyśmy chcieli sprawdzić naszą, nasz stadion. Pojemność 2000, to jest bardzo niewiele, ale mamy takie zasoby finansowe, że można by było chociaż coś przeznaczyć na jakąś dodatkową rozbudowę. 5000 złotych kosztuje rozbudowanie dość krzesełek na stadionie o 100. Więc gdybyśmy chcieli dołożyć, powiedzmy, do 5 tysięcy pojemności naszego stadionu, kosztowałoby nas 150 tysięcy, 11 tygodni by zajęło. Ale myślę, że warto byłoby to zrobić i jeszcze miejsca reklamowe wtedy można dokupić, jak będzie więcej krzesełek. Więc myślę, że możemy właśnie tak zrobić. Pieniądze jeszcze nam zostały. Najpierw zbankrutujemy, albo nie będziemy mieli na pełen skład zawodników. A. Przygotowanie stadionu, ok, ok. 11 tygodni to będzie do kiedy? Jest styczeń i 11 tygodni. Powiedzmy, że liczymy 4 na miesiąc. To jest prawie 3 miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień. Dobra, może zrobimy po prostu na czerwiec, żeby była ładna pogoda. Zrobimy pierwszy turniej na czerwiec. Zaplanujemy duży turniej na czerwiec, może tak powiem. Z okazji Dnia Dziecka zrobimy. 1 czerwca turniej. Oby nie było wtedy kolejki ligowej, ale nie pamiętam kiedyś. Zrobimy turniej o puchar firmy. Jak widzimy, możemy kilka innych możliwości wykorzystać, ale zrobimy puchar firmy, bo to jest chyba najbardziej e, wartościowe, jeżeli chodzi o pieniądze dla nas. No, przy wyborze. Sponsora głównego na taki turniej, no oczywiście jest bardzo ważna oferta, jaką nam składa, ale ważniejsza jest nawet minimalna ranga turnieju, jaka musi być, yy, jeżeli chodzi o zaproszonych zawodników. No i widzimy, że moglibyśmy dostać 64 tysiące złotych, ale zawody musiałyby być w klasy światowej. Mam swoje notatki, które sobie zrobiłem grając w trakcie tego. I więc, mniej więcej ile trzeba by było wydać na nagrody dla zawodników, ile pieniędzy na zapraszanie tych zawodników, żeby osiągnąć jakąś poszczególną a, poszczególną rangę, właśnie turnieju. Jak będzie, jak będzie ktoś nalegał i będzie chciał, to, to po prostu podzielę się tymi danymi, a na razie zostawię je sobie dla siebie, ale sobie je teraz wykorzystam. Niemniej, już od razu widać, że zobaczmy, jaka jest niewielka różnica między tymi ofertami, tak? Czy nawet tą, a tą. Ranga turnieju jest bardzo słaba, słaba, przeciętna, dobra, bardzo dobra i ym, klasa światowa, więc mamy sześć rang turnieju. Więc różnice też powinny być znaczniejsze. Yy, bardziej znaczne. No, a widzimy, że jest niewielka, więc myślę, że nawet tutaj jaka jest oferta, w ogóle jest wcześniej nie zwróciłem uwagę. I więcej zostaniemy niż za bardzo dobrą rangę tutaj. I w tym momencie, czy, to, czy to, to, to jest nawet największa oferta jaką dostaniemy, nawet za klasę światową tyle pieniędzy nie dostaniemy, więc Enea zostanie nas, naszym sponsorem głównym i wystarczy, abyśmy mieli rangę turnieju dobrą. Ranga turnieju też, też wpływa na to, ile ludzi pojawi się na naszym stadionie. Nasz stadion i tak jest niewielki, więc gdybyśmy zrobili sobie rangę turnieju klasy światowej, to myślę, że nie bylibyśmy w stanie wyciągnąć tyle pieniędzy, ile byśmy chcieli z tego turnieju. No oczywiście można powiedzieć, że o, dlaczego zorganizować turnieje dla pieniędzy, dla pieniędzy, przecież fajnie, że kibice przyjdą obejrzą sobie fajnych zawodników, no okej, okay. ale bądźmy menedżerami, wczyjmy się w rolę i, i myślę, że dla nich to jest bardzo ważny aspekt, aspekt żeby klub nie zbankrutował. Mamy wybranego sponsora głównego, czas dobrać sponsorów dodatkowych, no i oczywiście jest tutaj to samo, musimy wybrać odpowiednią ofertę, tak, żeby nie przekroczyć minimalnej tak żeby nie przekroczyć rangi turnieju, do której celujemy. No, czyli szukamy co najwyżej dobrej, ale warto zwrócić uwagę na to, że gdybyśmy szukali dobrej, to, to nie zawsze będzie to najwyższa oferta, tak? Jeżeli minimalna ranga będzie tutaj dobra, to nie znaczy, że oferta też będzie najwyższa. No ale tutaj w tym przypadku jest e, na pewno jest najlepszą ofertą na naszą rangę turnieju właśnie to, więc Lotos stanie się naszym dodatkowym sponsorem. Również dobierzemy sobie tutaj przeciętna 12,5 tutaj na przeciętną jest prawie 18, więc to będzie nasz drugi sponsor dodatkowy Monster Energy. I trzecim sponsorem dodatkowym będzie, tutaj jest 12,5 i to jest chyba najwyższa oferta jaką możemy sobie pozwolić, więc 12,5 tysiąca, więc Provence, jakkolwiek się to nie czyta, zostanie naszym sponsorem dodatkowym numer 3. Transmisję telewizyjną możemy również dobrać i widzimy, że TVP daje 9000 za, za rangę turnieju dobrą. No a tu widzimy, że jest 5000 za bardzo dobrą, więc gdybyśmy nawet celowali w turniej bardzo dobry, to nadal możemy i lepiej by nam wyszło skorzystanie właśnie na przykład z tej oferty, bo wybieranie sponsorów nie wpływa na to, jaką rangę turnieju mamy, tylko oni od nas wymagają rangi turnieju, w ogóle nie mają na to wpływu. Więc bierzemy tą ofertę 9000. Ustalenie cen biletów też jest bardzo ważne, żeby po prostu ludzie przyszli nam na ten turniej. Na rangę dobrą turnieju, nie pamiętam ile kosztuje bilet. Powiedzmy, że damy 7, 8, 8 zł. Powiedzmy. No i na promocję to już też jest nasza in, nasz indywidualny pomysł na to, jak bardzo chcemy zaryzykować yy, i po prostu jak dużo wpłacić pieniędzy i zobaczyć, czy coś z tego będzie. Kiedy wybraliśmy już to wszystko. Zanim wybierzemy obsadę turnieju, to musimy ustalić na początku premię dla zawodników, bo nie będą chcieli przyjmować naszych zaproszeń zawodnicy, jeżeli będzie za, za niska wartość nagród w turnieju. Więc zaczniemy właśnie od tego. I korzystając ze swoich notatek, yy, ranga turnieju dobra, to za punkt powinni dostawać 460 zł. No i to sobie możemy policzyć mm, już na, na tym etapie Wydaje mi się, że że to było 150 punktów można zdobyć w całym turnieju, łącznie. Wszyscy zawodnicy razem mogą zdobyć we wszystkich biegach 150 punktów. Mogę się mylić teraz, ale tak próbuję trochę na pamięć Więc gdybyśmy pomnożyli 150 razy 460 to wyjdzie nam ile w sumie zapłacimy za punkty e, wszystkim zawodnikom No i tutaj w zależności od miejsca możemy ustalić, ile dostanie pieniędzy dany zawodnik. A no, ja tam jak na szybko robię takie rzeczy, to, to się nie bawię, i po prostu widzę, że w moich notatkach jest 16,5 tysiąca sumarycznych nagród, więc daję po prostu za pierwsze miejsce takie, taki budżet, i, i reszta zawodników nie dostaje nic. Zatwierdzamy zmiany. Nie możemy zatwierdzić, bo jeszcze nie zaprosiliśmy zawodników. Myślałem, że będzie można tak częściowo sobie to zapisać na no, nic. Zapraszamy zawodników. No, powinniśmy osiągnąć tą rangę turnieju, zapraszając tak zawodników, żeby właśnie nie przekroczyć tych wartości, które tam dodaliśmy. Czyli, jeżeli ustaliliśmy, że za zawodnika e, za, za punkt zawodnik dostaje 460 punktów, to jeżeli znajdziemy zawodnika, który chce więcej za punkt, oznacza, że nie jest nam potrzebny, aby osiągnąć tutaj taką rangę turnieju. I tak właśnie zrobimy. Eee, średni skill. Mm, to zostawimy, to nie ma znaczenia. Chciałem zmienić właściwie nie tu, a tu opcję wyświetlania chciałem zmienić. Średni skill, nazwisko, imię i to mi wystarczy. Nie. A jeszcze to chciałem zmienić, żeby pokazywał właśnie dane główne. I jeszcze raz No i mamy 460 za punkt, czyli zobaczmy. Tutaj to już jest za dobry zawodnik na naszą rangę potrzebną turnieju, więc szukamy jeszcze czegoś niżej. Timo Lachti, na przykład, to jest troszeczkę za słaby zawodnik. Na początek lepiej wziąć tych, aby osiągnąć już wartość yy, rangę turnieju, która jest nam docelowo potrzebna. Więc Mikkel Mikkelsen będzie naszym pierwszym zaproszonym zawodnikiem. Paweł Miesiąc, który swoją drogą mają tam bardzo wysoki KSM. Artur Mroczka Przejechałem Oczywiście Wadim Tarasienko. Andres Thompson Teraz nie dojechałem, tam nawet Karol Baran, Troy Bachelor, Władimir Borodulin Adrian Cyfer, Artur Czaja, Chris Harris, Friedrich Jacobsen. Nie chce, nie może. Nie może przyjechać w tym terminie. Oby właśnie się nie okazało, że to jest jakiś okres, w którym jest po prostu rozgrywane. Yy, kolejka ligowa, bo wtedy będziemy mieć problem. Jeżeli zawodnicy nie przyjadą, to automatycznie obniży nam to obniży nam to rangę turnieju. A co za tym jeszcze idzie? A co za tym idzie? Będziemy musieli zapłacić karę, jeżeli ranga turnieju będzie za niska Tutaj mamy jeszcze taką sumę kontrolną. Jeżeli chodzi o tutaj między tym, tymi dwoma opcjami, które teraz klikam. Zaproszono 6, 16 zawodników i koszt 43 500. Według mojej sumy kontrolnej byłbym w stanie to osiągnąć, kiedy ten koszt jest równy 41 100, więc mamy tu 2400 nadpłaty. Powiedzmy do tej średniej, ale te 2000 naprawdę nam chyba aż takiej różnicy nie zrobią, chociaż dobra, zrobimy to, zmienimy, zobaczymy, czy moja suma kontrolna tutaj ma odzwierciedlenie. Wyrzucimy jednego zawodnika stamtąd i weźmiemy tutaj tego zawodnika, Marcin Nowak. Już suma troszeczkę nam, widzę, spadła, ale to i tak możemy celować jeszcze trochę niżej. Weźmiemy zawodnika Sama Mastersa, który dosyć wysoką stawkę bierze. I weźmiemy kogoś tutaj takiego i widzę, że nadal mamy to. A suma kontrolna pozwala nam jeszcze 900 złotych w dół pojechać. Więc wyrzucimy jednego zawodnika takiego. I. Nie pojecham za daleko. No, trochę tak, Sucheckiego, jak byśmy chcieli. To już jest przeciętna. Ale jesteśmy poniżej tej sumy kontrolnej, o której mówiłem o 100 zł. Więc gdybyśmy wyrzucili Łoktajewa, Suchecki. Liung na przykład, nie, to co mało. mało, co mało. Iderski, a nie ma kogoś pośrednio? Nie ma. Dobra, no to weźmiemy tak. No i no przekraczamy, powiedzmy, tą moją sumę kontrolną. Ma już tam o to 400 zł. Nie chodzi. Widzimy, że Ranga już jest na poziomie dobrym. Zatwierdzamy turnie, wszystkie ustawienia są gotowe i teraz modlimy się tylko o to, żeby tego 1 czerwca nie było ligowej kolejki rozgrywanych spotkań, bo po prostu zawodnicy nie przyjadą na nasz turniej. No to mówię, będziemy musieli potem kary zapłacić. No powiem tak, dużo się już nagadałem, dużo zrobiliśmy, wszystkie albo na pewno większość rzeczy już jest przygotowana na rozpoczęcie naszego zerowego sezonu i w samym sezonie zerowym też pewnie nie będzie się wiele działo, może ustalimy sobie jeszcze jeden, może dwa dodatkowe jakieś turnieje. Ale na tym etapie jesteśmy już jakoś przygotowani do rozpoczęcia zerowego sezonu i będziemy kontynuować przygotowania i, i kontynuację tego sezonu i przygotowań do nowego sezonu, pierwszego ligowego, już w następnym odcinku. A zobaczymy, jak bardzo się taka moja prezentacja tej gierki przyjmie tutaj. No i w takim razie do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie i cześć.